Jesteśmy oczywiście w biurze zachodniopomorskim Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie, a razem ze mną na żywo na portalu w szczecinie.pl kandydat na prezydenta Szczecina, poseł PiS Zbigniew Bogucki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Reakcje przede wszystkim pozytywne na te wyniki, jeżeli chodzi o sejmiki w Polsce. Według tych sondażowych wyników zdobyliście, tutaj cudzysłów, sejmiki w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Procentowo zaokrąglając to 34% PiS, 32% Koalicja Obywatelska. Rozumiem, że z tego powodu jest radość. No zdecydowanie tak. My po raz kolejny wygraliśmy te najbardziej polityczne, czyli pokazujące no tak najjaśniej tą mapę polityczną wybory, czyli wybory do sejmików. No, te 2 punkty procentowe przewagi pokazują, że wciąż mamy wielkie zaufanie Polek, wielkie zaufanie Polaków. Ja przypomnę, że była jeszcze nie tak dawno, 2-3 tygodnie temu, przedstawiciele no, dzisiejszego obozu władzy mówili, że być może nie będzie żadnego sejmiku dla Prawa i Sprawiedliwości. Na podstawie tych sondażowych oczywiście na razie wyników wychodzi, że tych sejmików będziemy mieli 6. No to jest naprawdę bardzo dobre osiągnięcie i wygrywamy procentowo. No nie zapominajmy, że to są kolejne wygrane wybory przez Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o ugrupowanie, jeżeli chodzi o komitet wyborczy. Powiedział pan, cytuję, wygrywamy po raz kolejny mimo tego ataku. O jakim ataku pan mówi? No tego, co widzimy w mediach, przecież dzisiejszy obóz władzy nie zajmuje się sprawami Polaków. Nie ma ustaw rządowych. Ja jestem w parlamencie, jak dobrze pamiętam, 2 czy 3 ustawy są rządowe, kilka projektów obywatelskich, a rząd rządzi już kilka miesięcy. Więc nie ma takiej inicjatywy ustawodawczej, zmiany Polski, wprowadzania nowych rozwiązań, realizacji zapowiedzi, obietnic, bo tutaj Polacy niestety zostali przez tę koalicję oszukani. No nie ma kwoty wolnej od podatku, przedsiębiorcy nie mają obniżonej stawki, jeżeli chodzi o ZUS. Tych obietnic zostało spełnionych kilka, było ich 100, przypominam. No i zamiast tego mamy igrzyska, czyli komisje śledcze, przeszukania. Mają pełne prawo do tego, żeby wyjaśniać sprawy. Tylko pytanie, jak to się robi, czy to jest jedyny, że tak powiem, motor działania i jedyne, co robią. A dzisiaj tak naprawdę tej pracy takiej rzeczowej, merytorycznej na rzecz Polek, Polaków nie za wiele jest. Jest z drugiej strony ten atak również, że tak powiem, na poziomie właśnie takim medialnym, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło jakieś dramatyczne rzeczy w Polsce. No Polacy w to nie wierzą, bo dzisiaj wygrywamy te wybory do sejmików. Wracamy do Szczecina. Tych wyników sondażowych Exit poll nie znamy. W 2018 roku wiedzieliśmy, chociaż tam był taki poważny zwrot akcji, bo okazało się, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w Szczecinie nie znajdzie się kandydat Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras, tylko kandydat właśnie Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Sochański. To się rozstrzygnęło na następny dzień dokładnie i to różnicą, o ile pamiętam, 200 głosów. Niespełna 300, tam było 280 kilka głosów przewagi. A to też pan liczy, rozumiem, tym razem. Znaczy ja liczę, ja zawsze startuję po to, żeby wygrywać. To nie jest tak, że nie można wygrywać w dużych miastach. Oczywiście to jest dla nas trudny teren. To jest teren dla Prawa i Sprawiedliwości, nazwijmy, bardzo wymagający, ale trzeba prosić o głosy, trzeba walczyć, trzeba zabiegać, trzeba pracować. Ja myślę, że my wykonaliśmy tutaj w Szczecinie naprawdę bardzo dużą pracę. Ja ją wcześniej wykonywałem jako wojewoda zachodniopomorski. Ja czuję też taką wielką życzliwość na ulicach, kiedy spotykam się z naszymi mieszkańcami, kiedy jestem w sklepie, kiedy jestem na targowisku. Dzisiaj nawet grając w kosza z synem szli ludzie, też pozdrawiali, uścisnęli rękę, uśmiechnęli się, powiedzieli, głosowaliśmy. Naprawdę tej sympatii wobec mojej osoby, ale także szerzej naszego środowiska naprawdę jest sporo. To będzie trudne, ale załóżmy, że ta druga tura będzie. Co trzeba zrobić w Szczecinie, żeby wygrać wybory prezydenckie? Ja będę mówił o swoim programie. Znaczy ja przedstawiłem 7 nowych dróg przyszłości Szczecina. Rozwinąłem to każdy z tych 7 dróg na 7 punktów konkretnych moich zobowiązań programowych. 7 razy 7 to 49 i 51 postulatów, które już można zgłaszać na mojej stronie internetowej przez mieszkańców, bo to mieszkańcy Szczecina są większościowym udziałowcem naszego miasta i mówią o zmianie, o nowym prezydencie Szczecina, żeby pożegnać to, co stare. My musimy wreszcie się otrząsnąć. To, co pan mówił, chociażby jeżeli chodzi o wyniki sondażowe, no to jest jednak pewien wyraz lekceważenia Szczecina i po tych 17 latach władzy starego prezydenta, że nawet nie mamy sondażowni. Znaczy, że wśród tych wielkich miast nie jesteśmy, że nie jesteśmy w pierwszej lidze, nie jesteśmy w ekstraklasie. Nawet po takich drobnych sytuacjach to można odczytywać. A ja jestem dobrej myśli. Ja myślę, że ta noc będzie nerwowa, ale że ta noc i ten poranek będzie dla nas dobry.
Chociaż to oczywiście szalenie trudne, jeżeli popatrzymy na wyniki w innych wielkich miastach, ale my tutaj żeśmy gryźli trawę. My tutaj naprawdę drapaliśmy i myślę, że Szczecinianki i Szczecinianie widzą to, doceniają pracę i doceniają też ten szacunek, z którym my wychodziliśmy do naszych mieszkańców. Trudna noc przed kandydatami. Więcej na temat dokładnych albo bardziej dokładnych wyników wyborów prezydenckich w Szczecinie będziemy wiedzieć jutro i czekamy na potwierdzenie od Państwowej Komisji Wyborczej. Ja tylko chciałem podziękować wszystkim, którzy poszli na wybory, także tym, którzy nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, także tym, którzy nie głosowali na mnie. Oczywiście w pas się kłaniam tym, którzy jednak poparli moje ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość i oddali głos na mnie, bo każdy głos, Szanowni Państwo, jest tak samo ważny. Osoby starszej i młodszej, przedsiębiorcy, osoby pracujące na etacie. To nie ma znaczenia, kobiety czy mężczyzny, osoby wierzące czy niewierzące. My powinniśmy tutaj w Szczecinie tworzyć wspólnotę i powinniśmy brać odpowiedzialność za naszą demokrację. A wybory to święto demokracji i wzięcie również tej cząstki odpowiedzialności wtedy, kiedy wrzucamy kartkę do głosowania, do urny wyborczej na kolejne 5 lat. Ja głęboko wierzę, że dojdzie do zmiany w Szczecinie i my nie stracimy tych kolejnych 5 lat. Tyle kandydat na prezydenta Szczecina Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości, a po godzinie 22 ja zapraszam na studio wyborcze właśnie na Facebooku portalu w szczecinie.pl.